Siemanko, Grosik z tej strony. Kolejny wypad. Dzisiaj drugi dzień świąt, lany poniedziałek. Spędzam dzisiaj, jak widzicie, na polu. Pierwszy fancik, jaki udało mi się wykopać w Horodle, bo dzisiaj właśnie jestem w Horodle. Moja rodzinna miejscowość. Pozdrawiam wszystkich znajomych z Horodła. Jakaś monetka wyszła. Chyba będzie jeden krajcar. Tak mi się wydaje. Tak, krajcarek. 5-6 metrów i mam kolejną monetkę. Dobrze się zaczyna. O, 5 groszy z drugiej RP. Monet tutaj będzie dosyć dużo, bo tutaj niedaleko szła stara droga. 5 groszy, a rocznik. Tysiąc 923. O, fajnie się zapowiada. Jest dosyć chłodno, wiatr wieje. Wyjeżdżałem z Lublina. Było słonecznie, ale teraz się popsuła pogoda. Ale jestem przygotowany na takie warunki. 6 metrów od 5-groszówki. Jak widzicie, tam dołeczki widać. Znalazłem kolejną monetkę. Taka dosyć duża. Ciekawe, co to mogło być. Jakaś zielona patynka się pojawia. Jest zaklejona strasznie. Tutaj czarnoziemy są i te monety są, jak widzicie, bardzo zaklejone, ale coś widać na tej monetce. Jakąś datę. 1800. Chyba data. 1800. No, ciekawe, co to za moneta. Strasznie zaklejona. Wygląda na jakąś kopieję. Tak myślę. Na pewno to nie jest żadne sreberko, tylko chyba kopiejka jakaś wielka. Dobra, teraz nie będę szurował, szkoda czasu. Umyję tą monetkę i na podsumowanie wam pokażę, ale fajna. I mam jakiegoś kalesoniaka. A teraz wyszła taka oto kuleczka od czarnoprochowca. A tymczasem znalazłem kawałeczek od pikelchałby. A dokładnie kawałeczek paska. Widać dwa otwory. Proszę bardzo. Czyli może być tutaj ciekawie. Mam kolejną monetkę. Tak mi się wydaje, że to będzie jedna, druga kopiejki. Tak, to będzie to, ale rocznika dzisiaj wam nie powiem. A dopiero na podsumowaniu. Zazwyczaj ja podsumowania nagrywam na drugi, trzeci dzień po wykopkach. Jak znajdę czas, oczywiście. Tak, jedna, druga kopiejki. Taka malutka. Znalazłem teraz taki oto guziczek. Niestety bez uszka. Zobaczymy, może coś będzie widać na tym guziczku. Chyba jest jakaś liczba. 15. Tak mi się wydaje, że 15. Znalazłem kolejną monetkę, ale stan jest jej bardzo słaby, jak widzę. Szkoda. Taki zielony krążek przy miedzy. Teraz trafiłem kawałek pierścienia od zapalnika. Ciekawe, co to było. Na moje oko kawałek pierścienia od carskiej 76. Ten kawałek jest aluminiowy, ale żadnych oznaczeń na nim chyba nie ma. Może po wyczyszczeniu takim dokładniejszym. Znalazłem coś ciekawego, zobaczcie. Materiał mosiądz.
Ciekawe, co to mogło być. Teraz trafiłem łuseczkę z Mosinka. Coś takiego teraz znalazłem. Materiał mosiąc. Ciekawe, co to mogło być? Może ktoś z was wie. Znalazłem następny fancik. Ciekawe, co to jest. Wygląda na jakiś guzik. Zaraz zobaczymy, co to jest dokładnie. Orzełka widać. Tak mi się wydaje. Guzik raczej uszka nie posiada. Tak, widać, urwane jest. Szkoda. Ciekawe, co to za guzior? Nie kojarzę. Może carski, tylko tak słabo widać. Tak, carski. Myślałem, że coś innego. Ale taki popularny. Ale jest. Mam kolejną monetkę. Jak widzicie, taka ładna patynka na niej jest, ale niestety nie widać żadnych szczegółów na tej monecie. Szkoda. Jestem przy samej szosie, która prowadzi z Chorodła do Strzyżowa, tak przez pola. I liczę, że tutaj jakieś fajne monetki wyjdą. Jak widzicie, chyba zima wraca. Zaczyna śniegiem sypać. Mam kolejną monetę. Stan tej monety nie za super. Ciekawe, co to mogło być. Może jakaś kopiejka. Tak mi się wydaje, że to była kopiejka. Na podsumowaniu może uda się rozszyfrować dokładniej. A teraz wyszła współczesna dwuzłotóweczka. Mam kolejną monetę. Ciekawe, co to jest. No chyba perelek będzie. A no, minął 10 groszy. Jest kolejna monetka. Tak mi się wydaje, że to będą jakieś fenole niemieckie. Znajomy kształt, te kłosy takie. Tak, 10 feningów. A rocznik? Tymczasem wyszła taka kuleczka. Posiada ona jakieś otwory w środku. Ciekawe, co to mogło być. Pierwszy raz coś takiego widzę. Teraz zrobiłem sobie przerwę na obiad. Dzisiaj obiadek będzie świąteczny, żurek dzisiaj serwuję. A dzisiaj ze mną na wykopkach jest dziczek. Grosiak się nazywa. Taki oto nowy przyjaciel na wykopki, który ze mną jeździ. Znalazłem jakiś guzik. Pogoda troszeczkę się popsuła. Jest bardzo nieprzyjemnie. Muszę kamerę chować za każdym razem, gdy nie nagrywam, bo bateria mi po prostu zaczyna wariować w kamerce. A na guziczku pojawiła się liczba 29.
dzisiaj już będzie drugi guzik z jakimiś liczbami, pewnie carskie guziczki to będą. Na podsumowanie wam oczywiście powiem, kuszko jak widzicie jest, ale nie chcę mocno czyścić, żeby jego nie uszkodzić. Na podsumowaniu będzie guzik umyty i będzie wiadomo, co to jest za guzik. Tak mi się wydaje, że 29. Super guzior. Znalazłem teraz medalik, ale w bardzo, bardzo słabiutkim stanie. Proszę bardzo. Jest kolejna monetka. Druga RP to będzie 2 grosze tym razem. Dużo monet jest na tym polu. Bardzo fajnie. Tak czułem, że tutaj będzie ich sporo. Jednak to jest stara miejscowość i tych monet musi wychodzić. Jest kolejna monetka. Tak mi się wydaje, że to będzie boratyneczka. Już niedługo będę kończył. Jeszcze półtora długości pola i koniec na dzisiaj. Tak, boratynka, ale stan bardzo słaby. A teraz wyszła taka cieniutka obrączka. Materiał mosiąc. I mam kolejną monetkę. Ciekawy jestem, co to będzie za moneta. Strasznie zaklejona. Ale tak mi się wydaje, że to będzie ponownie druga RP. 5 groszy. Tak mi się wydaje. Tak, piąteczka. A rocznik? O, konkretnie zaklejony. Teraz na pewno wam nie powiem. Szkoda czasu. Na podsumowaniu może się uda. Dobra, szukam dalej, bo niewiele czasu mi zostało dzisiaj. Jest kolejny guziczek. Patrzcie, jak zaklejony. Uszko też jest. Ciekawe, co to za guzior. Chyba jakiś płaszczowy. Tak mi się wydaje. Niestety. A szkoda, bo był fajny. Deszcz zaczyna padać, a więc powoli zawijam się do domu. Jestem już w domu, a to są śmieci z tego wypadu. Pole posprzątane, a więc zapraszam na podsumowanie. Zaczynamy podsumowanie. Trochę fantów udało się wykopać, jak widać. Jakieś blaszki i inne elementy takie mosiężne, łuseczka karabinowa, taka kuleczka, ale widać w środku jest wyżłobiona, nie wiem co to było. Kawałeczek zapalnika aluminiowy od carskiej 76, kawałek paska od pickelhauby. Co tu dalej mamy? Obrączkę taką, to nadal nie wiem co to jest. I to również. Może ktoś z was będzie wiedział te dwie rzeczy. I w sumie to coś. Nadal nie wiem. Tutaj jakaś chyba pocisk z breneki. Pocisk z czarnoprochowca z jakimś odlewem. Jedziemy dalej. Trzy monetki takie nieczytelne, które nie udało się rozszyfrować. Taki guziczek. Jakiś kalesoniak. I lecimy od góry. Dwa guziki na początku udało mi się zidentyfikować, czyli numery 15 i 29, a po umyciu ten, który miał być płaszczowym, pokazała się 14. I te wszystkie guziki są wzoru 1829. To są guziki pierwszowojenne. Dobra, co tam dalej mamy? Kolejny guzik też Rosja Carska, ale bez numerku. Amerykański guziczek. Proszę bardzo. Co tam dalej? 10 fenoli,
tam rocznik chyba 24, 2 złote współczesne, PRL-ki, monetki z drugiej RP, tylko w tej jednej 5-groszówce udało się rozszyfrować rocznik, czyli ten 23, pozostałe nie są czytelne daty. I kolejne monety. Jedna druga kopiejki, jedna kopiejka, 5 kopiejek, jeden krajcarek, 2 baratynki i taki zniszczony bardzo medalik. Sporo tych fancików wyszło w Horodle. Przez jakiś czas będę tak skakał po różnych miejscowościach. Trochę Horodło, trochę Matcze, inne takie mniejsze miejscowości w gminie Horodło. I tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich. Mówił Grosik do Was. Cześć!